Na żartobliwej liście rzeczy, których dr Bright nie może robić w fundacji, czytamy, że nie ma specjalnych kodów bezpieczeństwa na rzeczy typu zombie Konga, genialny kapelusz czy zjazd rodziny Brightów. Zaraz obok jednak widnieje napis, iż to fałsz, bo istnieje kod brązowy. Znajdź miejsce do ukrycia się i przygotuj ofiarę z alkoholu przed drzwiami. Duckman, autor postaci doktora Brighta, zauważył ten dopisek i stwierdził, że napisze opowiadanie o takim właśnie tytule. We wcześniejszych filmach omówiłem dokładnie całą rodzinę doktora Brighta i wszystkie postacie, które w tej historii występują, więc jeśli ich nie oglądałeś, zerknij najpierw do nich. Kod brązowy to w skrócie opowiadanie o spotkaniu rodziny, która jest podzielona na dwie strony. Stronę fundacji i stronę ręki węża. Sproszeni zostali do przebywania w jednym pomieszczeniu przez Claire, jasnowidzkę ręki, siostrę Jacka Brighta. Ale czy uda jej się połączyć na nowo jej rozbitą rodzinę? To zły pomysł. Mamrocze Jack Bright, aktualnie w ciele 54-letniego żydowskiego rzeźnika, sadowiąc się wygodnie przy stole. To ciało w sumie było najbardziej zbliżone do jego oryginalnego, biorąc pod uwagę to, że po swoich rodzicach Jack i jego rodzeństwo odziedziczyli wiarę judaistyczną. Chwilę po nim odzywa się Mikkel, brat Jacka. Racja, to zajebiście zły pomysł. Powoli wchodzi do pomieszczenia z długim stołem i siada na jednym z krzeseł, poprawiając przy tym swój kowbojski kapelusz. Czuł się nieswojo, odkąd musiał oddać swoje dwa rewolwery przysługujące mu na wcześniejszej pozycji. Teraz, jako o 5-6, żadna broń nie była już taka sama jak one. Na spotkanie rodzinne sprosiła ich siostra, Claire Bright. Bracia zaczynają dyskutować na temat jej wieku, w końcu to ona jako jedyna z nich się starzała. Wtem wcina się Yorick Elroy, wnuk Jacka, który dopiero co wszedł i teraz opiera się o ścianę, pytając, czy Claire nie skombinowała sobie może jednak nowego ciała. Bright spogląda na niego bez odpowiedzi, potem odwraca wzrok na TJ'a, który siedząc przy stole rysował kredkami dziecięce rysunki. Jack aktualnie się nim zajmował z uwagi na to, że rodzina prosiła fundację o spotkanie bez strażników, bez nadzorców, tylko oni. Do pomieszczenia wchodzi kolejna osoba, Sarah Argent, córka TJ'a, zerkająca ukradkiem na ojca. Jako jedna z młodszych członków rodziny również wybrała pozycję stojącą, jednak w przeciwieństwie do kuzyna Yorika stała trochę bardziej po fundacyjnej stronie pomieszczenia. Rzuca swoje 5 groszy co do wieku Claire, a potem ponownie odzywa się cowboy, pytając, jak długo jeszcze będą kazać im czekać na resztę. Niedługo. Rozlega się głos, ale żadne z nich nie może znaleźć jego źródła. To nikt. Żaden z obecnych nie mógł jej dostrzec, prócz Jacka, zapewne dlatego, że jego dusza niekoniecznie znajdowała się w jego ciele. Nikt dodaje, że wysłali ją pierwszą z niefundacyjnej strony rodziny, żeby upewnić się, że przestrzegają zasad. Sprawdza krzesła, pod stołem i wszystko dookoła. Cała reszta obecnych osób spogląda na nią, jednak nie widzą nikogo. Jej głos wpada jednym uchem i wypada drugim. Zapominają o niej w ułamku sekundy. Nie ma Sary? Pyta. Podczas gdy reszta rodziny próbuje uchwycić źródło głosu, Jack prycha i odpowiada, że fundacja i tak zrobiła im dużą przysługę, pozwalając wziąć na spotkanie TJ'a, SCP-590. Dwa skipy w jednym pomieszczeniu? To było nie do przyjęcia dla zarządu. Oczy Brighta napływają łzami na widok swojej prabratanicy i jej wspomnieniu o siostrze. Tłumaczy, że Mikkel wcisnął o 5 kit o nowym eksperymentalnym leczeniu dla SCP-590 i dlatego pozwolili mu go wziąć. Dodaje, że poza tym Sara i tak by nic nie zrozumiała. Ta dziewczyna rozumie więcej niż sądzisz. Odpiera starsza kobieta, która wchodzi do pokoju tuż za nikim. Claire Lumino II lub Claire Junior była prawie równie niezauważalna co jej córka, jednak nie dlatego, że posiadała anomalne zdolności jak ona, po prostu była bardzo wychudzona, a jej włosy całkowicie białe. Spogląda na wszystkich przy stole, uśmiecha się ciepło na widok TJ'a i powstrzymuje się jednak przed podejściem do niego i dotknięcia go. Siada po przeciwnej stronie stołu, a przesuwając krzesło, z jej dłoni przechodzi fala elektryczności, sięgająca aż podłogi. Ciociu, nie strasz dozorców! Odzywa się David Blindman, podpierający się laską niewidomy mężczyzna, syn Mikkela. Psa przewodnika zostawił w domu, bo był pewien, że kogoś by ugryzł. Przysiada się obok swojej ciotki i zwraca się do kowboja. Ojcze, powiedziałbym, że miło mi cię widzieć, jednak upewniłeś się, że to niemożliwe. Mikkel próbuje się tłumaczyć, niekomfortowo przesuwając się w fotelu, mówi, że to było dla jego dobra, że chciał go chronić. Zawsze miałeś zabawne metody na chronienie bliskich, synu. Mruczy kolejna członkini strony niefundacyjnej Brightów, Evelyn Bright, aktualnie w postaci ciemnoskórej kobiety ubranej w hijab i suknię skutecznie zakrywającą większość jej ciała. Wcześniej nazywana dwójką, później echidną, matką potworów, Evelyn była matką pokolenia Jacka Brighta. Pyta Mikkela, czy Adam, skłócony z nią mąż, nie może dotrzeć na spotkanie. Odpowiada jej jednak Jack, tłumacząc, że ojciec przeszedł na emeryturę i nie chce mieć z tym nic wspólnego.
Ostatnią osobą, która wkracza do pomieszczenia, jest arabskiej urody człowiek o wielu imionach. Dr Józef Tamlin. Józef bin Tamlin. Joshua bin Józef. Czas. Ten dupek. O 5.13. O kurwa, co on tutaj robi? Niszczyciel ścian. Jest ich setki więcej używanych na przestrzeni tysięcy lat istnienia ludzkości. Łamiąc czwartą ścianę, Tamlin odzywa się do narratora, żeby nie tłumaczył czytelnikowi jego postaci, bo i tak nie zrozumie. Do pomieszczenia wtacza stary telewizor na wózku z magnetowidem, znajdującym się na półce poniżej. Spogląda na wszystkich przy stole i dwójkę podpierającą ścianę i woła, że mogą zaczynać, skoro wszyscy już są. Yorick jednak oponuje, w końcu nie ma wśród nich Claire, tej, która sama ich tutaj zwołała. Tamlin odpowiada spokojnie, że ma rację. A to dlatego, mój drogi, ponieważ Claire umarła. Przerywa na chwilę, a wszyscy zebrani spoglądają na tykający zegar na ścianie. Właśnie w tym momencie. David, Claire II, Jack i Serra wszyscy opuszczają na chwilę głowy w żalu i poszanowaniu dla zmarłej. Nikt również by się ukłoniła, jednak nikt jej nie widzi, więc w sumie nie ma po co. Yorick wlepia po prostu oczy w Tamlina, a TJ dalej koloruje spokojnie. Evelyn natomiast składa głowę w ramionach cicho łkając, wiedząc, że zdążyła przeżyć swoje własne dziecko. Tamlin tłumaczy dalej, że dość dawno temu, bo w roku 1981, Claire podarowała mu kasetę VHS, którą miał odtworzyć w razie jej śmierci. Ta chwila właśnie nadeszła. Mężczyzna uruchamia magnetowid, a na ekranie pojawia się młoda czarnoskóra kobieta, czyli ciało, które aktualnie przejęła wtedy Claire. Siada przed kamerą i łączy razem ręce. Cześć wszystkim! Mówi z dużym uśmiechem na twarzy. Jej wzrok zdaje się podążał za wszystkimi zebranymi w pokoju. Ci zaś kiwają, świadomi tego, że jako jasnowidzka już ich widziała w tym momencie, albo widzi, albo będzie widzieć. No wiecie, o co mi chodzi. Claire po prostu była przygotowana na tę chwilę. TJ odrywa się nagle od kolorowanek i okrzykuje. Cześć Claire! Tęsknię za tobą. Jego bracia zaś patrzą na niego w szoku, nie przywykli do tego, żeby kiedykolwiek się odzywał. Claire natomiast uśmiecha się jeszcze szerzej i spogląda na ukochanego brata. Ja też za tobą tęsknię, TJ. Pilnujesz swoich braci? Nie wygląda, żeby oczekiwała jednak odpowiedzi. Teraz wraca do całej reszty rodziny zebranej w sali. Oficjalnie przedstawiając się, tłumaczy, że to nagranie to jej testament, ostatnia wola, a Tamlin ma się z niej rozliczyć i rozdać podarunki każdemu członkowi rodziny. Jack jednak jest dość sceptyczny do nagrania i po paru minutach ciszy i wpatrywania się w ekran, Claire go pogania. Skąd możemy być pewni, że nie żyjesz? Pyta. W tym momencie telefony każdego z zebranych w pomieszczeniu zadzwoniły sygnałem oznaczającym wiadomość ze zdjęciem. Telefon Jacka dość się wyróżnił z dzwonkiem makareny, trzeba przyznać, że lekko go to zawstydziło. Wszyscy spojrzeli na przesłane makabryczne zdjęcie i byli już pewni, że Claire nie kłamie. Cóż, przynajmniej umarła w łóżku, komentuje Jack. Claire wraca do tematu głównego i ogłasza, że swoje podarunki zacznie rozdzielać od najstarszego do najmłodszego. Najpierw jej matka, Evelyn. Dla niej, z okazji tego, że była jej dawczynią życia, a także dawczynią życia wielu innych ludzi i stworzeń, Claire przygotowała jajko. Ale nie jest to zwykłe jajko. Tamlin podszedł do Evelyn i wręczył jej bezpiecznie pudełko, które ona otwarła, aby ujrzeć jajo z własnym miniaturowym wszechświatem w środku. Mały wielki wybuch, małe słońca i gwiazdy, wszystko zawarte w jednym małym jajku. Echidna kłania się z wdzięcznością i jednoczesnym ciągłym żalem. Kolejną osobą w kolejności jest brat Claire, Mikkel. Co otrzyma mężczyzna, który wziął już sobie wszystko? Pyta go, a potem gestem wskazuje na Tamlina, który grzebie w swojej torbie i wyciąga po chwili coś podłużnego. Coś, co zdecydowanie w tej torbie normalnie nie miałoby prawa się zmieścić. Futerał, jak do jakiegoś dziwnego instrumentu. Kładzie go na stole i pchnięciem prześlizguje go na drugi koniec, a Mikkel przytrzymuje podarek jedną ręką. W jego wnętrzu znajdują się części połamanego pałasza, miecza, który przyprawia kowboja o niemałe zdziwienie. Claire zaczyna tłumaczyć historię prezentu, zaczynając od tego, że jej podziemny system kolei, którym zarządzała za życie na usługach ręki węża, przyjął nazwę Małych Siostrzyczek. Zawsze uwielbiała tę nazwę, raz dlatego, że nawiązywała do orwellowskiego 1984, gdzie małe siostrzyczki formowały się, by pomóc przy trzymaniu na oku wielkiego brata, którym tutaj jest fundacja, a także dlatego, że to taki mały kuksaniec w kierunku Mikkela, znak, że jego młodsza siostra zawsze go obserwuje. Ponieważ teraz Claire odeszła, postanowiła przekazać mu coś, co będzie mu przypominać o niej. Połamany miecz Damoklesa. Ponoć oryginalny, nie żadna kopia. Miecz Damoklesa w mitologii greckiej to miecz wiszący nad władcą na jednej małej nitce, przypominający mu o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą jego praca. Tak też radzi Mikkelowi jego siostra, naprawić miecz, powiesić go gdzieś niedaleko, żeby pamiętał o odpowiedzialności, jaką niesie na swoich barkach. Jednocześnie uśmiecha się i puszcza do niego oczko, mówiąc, że może mu się kiedyś przydać. Kowboja przechodzi dreszcz, raczej nie zamierza negować sugestii jasnowidzki.
Claire następnie przechodzi do prezentu dla Jacka, który aktualnie pilnował, żeby TJ nie wylał swojego soczku w kartonie. Jack, mój bracie, przyjacielu, największy wrogu i często sojuszniku. Dla ciebie, drogi bracie, przygotowałam ciszę, tak jak zawsze. Oboje spoglądają na siebie, mentalnie zagrzebując wszelkie niesnaski, które kiedykolwiek między nimi miały miejsce. A także to. Wiem, że myślałeś, że przeliczyłeś wszystkie, ale udało mi się jedną przemycić. Doktor Tamlin wyciąga ze swojej torby butelkę, której sam kształt sprawia, że Jack wzdycha ze zdumienia. Jack jest znany z bycia piwowarem, a jednym z jego największych osiągnięć jest użycie SCP-184, by stworzyć trunek, który nie tylko naturalnie świeci, ale także sprawia, że umysły pijących go przemierzają przez alternatywne czasy i wymiary. Znany jest jako piwo 307, ponieważ posiada zawartość 153,5% alkoholu. Tak, to nie ma sensu. Jesteś tutaj nowy? Piwo to nazywa się popularnie głównie jabłka, bo jest zrobione z jabłek. Głównie. Jedyną butelką, która może je natomiast pomieścić, to butelki Kleina, które są o tyle dziwne, że ich wewnętrzna i zewnętrzna powłoka to ta sama strona. Prezent, który Claire mu zgotowała, to pierwsze whisky, które kiedykolwiek Jack zrobił w jego pierwszym życiu. Przygotował sobie jeszcze dwie butelki na specjalne okazje, a teraz trafiła mu się trzecia. Obiecuje siostrze, że wypije za nią, na co ona odpiera, że nie wyobraża sobie, że miałoby być inaczej. Teraz mała siostrzyczka z monitora z uśmiechem odwraca się do swojego ulubieńca, TJ'a, który jednak jej przerywa. Siedzi wyprostowany na krześle, oczy wlepione w monitor, po raz pierwszy skupione, niewiarygodnie świadomy i inteligentny. Nie, mówi po prostu. Ach, TJ, mam dla ciebie coś naprawdę wyjątkowego. Nie. Przejdź dalej, siostro. W jego głosie słychać groźbę, która szokuje wszystkich, którzy znali go głównie jako bezmózgiego SCP-590. Nawet jego najbliższy brat, Jack, osłupiał na tą reakcję. Spokojnie, James. Wiedziałem, że tego spróbuję. Przygotowaliśmy się. TJ wyciąga rękę i chwyta dłoń Jacka, ściskając ją lekko. Czy to sugestia, że TJ też posiada swego rodzaju zdolności jasnowidzenia? Czego chciała dla niego Claire? Możliwe, że chodzi o wyleczenie z pomocą SCP-500, albo zniesienie statusu SCP. Wiemy jedynie, że TJ jest bardzo zadowolony ze swojego aktualnego stanu i nie chce go zmieniać. Chłopak kiwa głową, po czym jego twarz znów zmienia wyraz na przedstawiający błogą nieświadomość, wracając do kolorowania. Moja droga córko, kontynuuje bez wahania Claire, zwracając się do Claire numer 2. Wiedziałaś, że ten dzień nadejdzie, już zresztą rozmawiałyśmy na ten temat. Cóż matka mogłaby zostawić córce? Otóż wszystko. Zapasowe domy, przysługi i długi. Claire mówi dalej kryptycznym językiem, że biegacze posłuchają jej, gdy zawoła, a głębia pod oddaje się w jej usługi. Te nazwy brzmią poważnie i naprawdę ciekawie. Czyżby to jakaś podziemna frakcja ręki węża właśnie otwierała swoje ramiona przed Claire drugą? W sumie pewnie się nie dowiemy, bowiem Duckman stwierdził, że te nazwy po prostu brzmią fajnie i wpisał je do opowiadania. Czemu? Bo czemu nie? Brzmią fajnie, to może kiedyś wpadnie na to, czym one są i napisze o tym opowiadanie. Chcemy zostać uznani! Być częścią rodziny! Parę minut później odpowiada David Blindman, gdy Claire porusza temat jego i niezliczonego pomiotu Brightów. Ty jesteś częścią rodziny, do cholery! Wtrąca się Mikkel. Zawsze byłeś moim synem i zawsze dla ciebie będę! Mimo starań, David jednak nie dostrzega ojcowskiej miłości. Dla niego na zawsze pozostanie człowiekiem, który wyłupił mu oczy. Człowiekiem, dla którego praca jest najważniejsza, który porzuca własne dzieci. Między ojcem a synem wywiązuje się kłótnia. David pyta, czy tak samo jak pozbył się jego oczu, pozbyłby się strun głosowych jego brata, który prorokuje na cały głos. Czy złamałby kręgosłup biednej Tessie Shakes? Czy znalazłby sposób na kontrolowanie wszystkich braci i sióstr? Sprawiłby, żeby zostali zamknięci i zamienieni w... Tutaj palec Davida wystrzela w powietrze, wskazując TJ'a, który śliniąc się dalej rysuje kredkami. Claire przerywa ich kłótnię, w końcu to nie czas ani miejsce. Kobieta obiecuje Davidowi bezpieczny dom w Nowym Orleanie, który miałby służyć za bazę dla wszystkich bankartów Brightów, których David odnajdzie w swoich poszukiwaniach. Doktor Tamlin ostrożnie podchodzi do niewidomego mężczyzny i wręcza mu stos dokumentów. Yorickowi Claire wręcza czarny kamyk, odłamek pewnego grobu. Chłopak miał sam pamiętać, o który chodzi. Claire nawiązuje przy tym do spotkania w Tybecie, na dźwięk którego wszyscy patrzą na nią z konsternacją. Elroy próbuje się tłumaczyć, że pracował wtedy dla rebelii, ale wszyscy wiedzą, że ściemnia. O niektórych rzeczach po prostu się nie mówi i wszyscy w pomieszczeniu to szanowali. Nie szukaj nieśmiertelności. Ona znajdzie cię sama. Claire zostawia mu ostatnie ostrzeżenie. Nawiązuje ono do tego, że Yorick przez większość swojego życia poszukiwał nieśmiertelności. Chęć, którą zapewne odziedziczył po swoim dziadku, Jacku.
Dla Serry Argent, najmłodszej aktualnie członkini rodziny Brightów, Claire zostawiła magiczny przedmiot, pas swojego ojca z kaburami, które pasują idealnie do rewolwerów Serry. Nie dziwota, w końcu tytuł zło w różnej dłoni wraz z rewolwerami odziedziczyła po Mikelu, który to z kolei odziedziczył je po swoim i Claire ojcu. Teraz to Serra jest w posiadaniu i rewolwerów, i pasa Adama Brighta. To był już ostatni prezent, kobiecie pozostało się tylko pożegnać, jednak na ostatek zostawia ostrzeżenie dla rodziny przed czymś, co się zbliża i co będzie zagrażać jej całej, co będzie wymagać połączenia sił zarówno zabezpieczających, jak i zabezpieczanych, fundacji i ręki węża. Jej wiadomość jednak się urywa, ekran gaśnie, a Tamlin z przykrością tłumaczy, że albo sama jej nie dokończyła, albo lata spędzone u niego wymazały część kasety. Staje przed rodziną i kontynuuje, przypominając, że Claire nie zebrała ich tu tylko po to, by wręczyć podarunki, ale żeby przede wszystkim zjednoczyć ich, by przypomnieć, że naprawdę są rodziną. Ponownie rzuca spojrzenie prosto w oczy każdemu z zebranych, tak, nawet Davidowi, ale zaczyna rozumieć, że do żadnego z nich nie dociera przekaz. W porządku, róbcie jak uważacie. Idźcie. Ale pamiętajcie, rozejm trwa, dopóki ostatnie z was nie opuści pomieszczenia. Pierwsza wyszła Evelyn. Muska Mikela po ramieniu, głaszcze Jacka po głowie i przytula TJ'a. Podaje dłoń Rickowi i Serze, tej drugiej mrucząc krótkie, witaj w rodzinie. Wychodząc, zachowała godność królowej, już zaczynając maskować swój ból. Mikel i David wstali w tym samym momencie, gdy to zauważyli, już chcieli zaczynać się kłócić na nowo, jednak krótkie spojrzenie na ekran telewizora powstrzymało ich. Weszli przeciwległymi drzwiami, zaraz za nimi Jack, popychając wózek z SCP-590, który zaczął wołać za kredkami, które zostawił. Nie dokończył swojego rysunku. Claire II usuwa się z pomieszczenia niezauważona. Serra przerzuca swoje rzeczy przez ramię i spogląda na kolorowankę TJ'a. Proste rzeczy, dziecięce rysunki. Najwidoczniej zrobił portrety każdej osoby przy stole. Krzywi się i rzuca pod nosem. O jedną za dużo. Po czym kiwa głową ku Tamlinowi i wychodzi. Ostatni wychodzi sam Tamlin, upewniając się, że nikt niczego nie zostawił. Zasunięte krzesła i tak dalej. Zatrzymuje się przed telewizorem, po czym włącza go ponownie, spoglądając na biały szum. To pomieszczenie przestanie istnieć w ciągu następnych 30 minut. Było tylko tymczasowe. Odzywa się do pustego pomieszczenia. Z rękawa wyciąga pojedynczą niebieską różę i kładzie na magnetowidzie, ku pamięci osoby, która prawie go zrozumiała. Teraz w pokoju znajduje się nikt. Sama. Jej oczy skupione na ekranie, jej myśli szalejące. Jakimś sposobem nie dziwi jej fakt, że szum ustępuje i wznawia się nagranie martwej kobiety. Witaj, Claire. Zostawiłam cię na sam koniec, ponieważ potrzebujesz ode mnie tak mało. Starsza Claire następnie przekazuje swojej wnuczce instrukcje, mistyczne kroki, które ma podjąć. Wyruszyć na miejsce świętego upadłego, konkretnego dnia. Zostawić wino w świątyni przed zmrokiem. Mówi, że wszystko jej spisała. Wszystko zostało wprawione w ruch. Pamiętaj, czego cię nauczyłam i podążaj za moimi słowami. Uśmiecha się, unosząc rękę na znak błogosławieństwa i znika raz na zawsze. Pamiętam, babciu. Nie mogłabym zapomnieć. Claire trzecia wzdycha, wstaje i nieobecnie łapie się za torbę, którą zostawił Tamlin. Wyłącza światło, pozwalając swoim słowom odbić się echem w pustym już pomieszczeniu. Dla rodziny wszystko.